Nazywam się Daniela Pietrowska z domu Kępska. Urodziłam się na 70 lat z lekką góreczką temu i mieszkałam do 22 roku życia przy ulicy Rogaczewskiego 45 pod numerem 8. Drugie piętro. Mama przyjechała z województwa mazowieckiego. Taka mała wioska między Ciechanowem a Warszawą. Tata z Grudziądza. Przyjechał, ponieważ jego babcia mieszkała tu w Gdańsku, więc przyjechał do babci jeszcze przed wojną. Babcia go wychowywała, chodził do szkoły mechanicznej z językiem polskim, ponieważ rodzice zostali wywiezieni do Niemiec, już nie wrócili. Nie pamiętam tej babci, bo zmarła jak ja miałam 2 latka. Ale chodzę do dzisiaj na cmentarz, odwiedzam. Moi wnukowie, jakich zaprowadziłam pierwszy raz, to byli zaskoczeni datą 1800 któryś rok, więc babcia, jaki ty masz wspaniały grób. To było takie dla mnie no, fajne, że jakieś coś już im tam pokazałam, coś zaszczepiłam. Nie wiem, jak się rodzice poznali, nie pamiętam. Albo nie opowiadali, albo ja nie zapamiętałam. W każdym razie sprowadzili się tu już jako małżeństwo do cioci, która tu mieszkała w tym bloku pod 44 na Rogaczewskiego. Wspominam te lata dzieciństwa bardzo miło. W związku z tym, że byliśmy w tym domu jedną wielką rodziną. Wszyscy znali dobrze siebie, znali osoby, które ich odwiedzają, bliższe rodziny, które były w kontaktach z tymi. Także, że wszystko wiedzieliśmy o sobie, co się tylko dało. Razem spędzaliśmy wszystkie wolne chwile poza szkołą oczywiście, nie? Bawiliśmy się w różne gry, nie tak jak teraz przy komputerach, których zresztą nie było. Tylko wymyślaliśmy podchody, 2 ognie, wzbijaka. Przed dyrekcją Lasów Państwowych były takie fajne kule wielkie, kamienne. Wymyślaliśmy sobie berka kamiennego. To znaczy trzeba było, jeżeli był stop, to trzeba było być koniecznie gdzieś przy kamieniu, dotykać go. Także naprawdę mieliśmy masę ciekawych zajęć. Na podwórku rodzice zrobili nam, jak było lato, wystawili nam wanny. Kąpaliśmy się w tych wannach, woda cieplutka, nagrzana słoneczkiem. Rodzice siedzieli sobie w cieniu pod komórkami, bo w podwórku takie komórki na węgiel były, więc tam sobie porobili ławeczki i siadali, a dzieciaki wpuszczali się. Ogrodzone było to podwórko takim metalowym płotem. Na każdym piętrze były na parterze 2 rodziny, na pierwszym i drugim piętrze 3. I na trzecim piętrze, to jest już takie poddasze, 2 rodziny. Z tym, że tak, w każdym, na parterze były 3 dziewczynki, na pierwszym, po drugiej stronie były 2 dziewczynki i chłopak. Na pierwszym piętrze były 2 dziewczyny, chłopak, 3 chłopaki. Na drugim piętrze zawsze tych dzieci było małe, a kamienica. Każdej po 2, 3 dzieci. U nas w rodzinie byłam ja, siostra i brat. Na poddaszu 2 dzieci było i mieszkało właśnie takie gdańskie małżeństwo. Nie małżeństwo, ojciec z córką. I oni byli gdańszczanami. Zostali też właśnie i też do siebie po niemiecku mówili. Uczyli nas później niemieckiego, jak chcieliśmy się troszeczkę tak podszkolić. Także tych dzieci było naprawdę dużo i my wszyscy byliśmy zgrani. Nie było tak, że się, pewnie jak to dzieci, pokłóciliśmy się, za chwileczkę była zgoda. Mieliśmy taką na poddaszu taką babcię od tych jednych sąsiadów, którzy mieli 2 dzieci. I ta babcia opiekowała się tymi wszystkimi dzieciakami od dołu do góry. Ona zawsze jakieś placuszki gotowała, ona gotowała garść zupy. Jak wszyscy rodzice byli w pracy, to ona nas wszystkich skrzykiwała. I my wszyscy chodziliśmy tam i ona nas wszystkich karmiła. No i ci państwo Wicingowie, którzy mieszkali na samej górze, pan Witzling był taką osobą, która w zasadzie nie kontaktowała się z sąsiadami. Mało wychodził z domu. Pani Witzlingowa była taka delikatna,
Ale z kolei no taka dobra dusza, jak się któremu coś stało, to znowu z parteru na samą górę leciał: pani Wiclingowa, skaleczyłem się. Ona była od opatrywania, od takich tych. Także wszyscy byli taką naprawdę wielką rodziną. Jak coś było fajnego, ktoś coś miał, jakieś urodziny czy coś, to to ciasto urodzinowe czy imieninowe to wędrowało po wszystkich sąsiadach. Każdy wszystkich częstował. Były komunie, no to w jednym dniu mieliśmy, było nas z jednego roku, raz, dwa, trzy, cztery osoby. No to przecież to było jedno wielkie święto, żeby zrobić taką komunię. Jak było ciepło, stół na podwórku, na tym stole, wszystko co to miał, przynosił, siadało się, jadło. Naprawdę, było rodzinnie. Biednie może, może inni tak nas odbierali, ale nawet było naprawdę. Ja to wspominam bardzo serdecznie. Zrobiliśmy sobie na parterze przy wejściu głównym, zawsze jak była brzydka pogoda, to robiliśmy sobie teatrzyk. Bo była taka fajna, wchodziło się do klatki, taki podest płaski, potem kilka stopni, potem znowu płaski podest, potem znowu stopnie na pierwsze piętro. I wszystkie dzieciaki, jedno, dwoje było aktorami, przedstawiało coś, mówiło wierszyk, czy śpiewało, czy tego, reszta oglądała się, siedzieli na tych stopniach, klaskali, zmiada, następni byli. Także naprawdę szykowaliśmy sobie ciekawych zajęć. Jak była zima, te zimy były wtedy bardzo takie śnieżne, to w rogu, w klatce przed wejściem stał rząd łopat i każdy, kto wychodził, to łopatę brał i odgarniał. Nie było tak, że czekaliśmy, aż ktoś przyjdzie i odgarnie, tylko wszyscy wychodzili wspólnie i odśnieżali. Tunele się wykopywały, dla nas to były tunele. Jako dzieci to odbieraliśmy takie metrowe, półtora metrowe zaspy śnieżne, to dla nas to już był tunel. Była świetna sanna, czego na pewno wszyscy pamiętają tą sannę, armata i krowa i te wszystkie inne, to już wtedy wspólnie, bo z reguły to było tak, że dzieci tu z piaskowni to zawsze walczyły z biskupiarzami, jak to nazywaliśmy. I odwrotnie było. Ale do szkoły jak się chodziło, nikt nikogo nie zaczepiał, była ogólna rozejm. I tak samo było na górkach, jak zjeżdżaliśmy na sankach. To wspólnie wszyscy. Nie było, że ci są z biskupiej, ci z Rogaczewskiego, czy z górki. Bawiło się razem z sanną, robiliśmy. A zjeżdżaliśmy, jak weszliśmy na biskupią górkę, tam przy tych gołębiach, tam u was, gdzieś koło ciebie niedaleko. Jak zaczęliśmy zjeżdżać, to lądowaliśmy aż koło PKS-u. Nawet przez ten drewniany mostek oblodzony się przejeżdżało. Oprócz tego, że byli ludzie wspaniali, no to warunki już nie były wspaniałe do mieszkania. Było ciasno, bo to były takie kamienice dla robotników. Zdaje się, że tu były wybudowane w ogóle dla tych robotników z fabryki czekolady te budynki, z tego co pamiętam. Było ciasno, bo w każdym lokalu były tylko dwa pokoje, w tym jeden przychodni i kuchnia. Ubikacja była w korytarzu dla wszystkich lokatorów, jedno na piętrze, każde piętro swoją ubikację, ale domu nie było. Więc no, nie było za wesoło z warunkami, no, ale to były czasy powojenne i każdy sobie szukał miejsca do życia jakiegokolwiek. Nie każdy miał szczęście wprowadzić się do ładnego domu. Dużo zdjęć jest robione tam na Rogaczewskiego, razem z dziećmi wszystkimi i dorosłymi, więc wszyscy, którzy mieli aparaty, to robili i przekazywali sobie te zdjęcia. Jedna rodzina robiła, druga rodzina robiła, trzecia rodzina robiła, zawsze ktoś robił. Wszyscy w zasadzie niby bieda, ale te aparaty fotograficzne były. Były telewizory w domach, pamiętam jak pierwszy telewizor był chyba u sąsiadów, a potem drugi był u nas. To pamiętam, jak wszyscy z krzesłami do tamtych sąsiadów na dole, wszyscy od dołu do pierwszego piętra schodzili. Wchodzili na to pierwsze piętro do sąsiadów, a u nas od góry na nasze piętro schodzili z krzesłami, żeby oglądać jakiś film czy jakiś program. Także to było też takie wspólne, nie? Oglądanie kina. A wszyscy mieli pracę. Mój ojciec na przykład był bardzo wziętym elektrykiem samochodowym.
naprawiał wszystkie silniki, łącznie z pralkami, z telewizorami, z lodówkami, ze wszystkim, co tego potrafił, wszystko naprawić. Pracował przez dobrych kilka lat, pamiętam, na żużlu. Regulował wszystkie silniki po każdym biegu. Był duży stół w kuchni i ten stół w zasadzie to on nie był do jedzenia. Tam było wiecznie pełno kabli, różnych silników. Na stole jakieś kolby do lutowania, jakieś śrubokręty, jakieś wstążki, no wszystko co tylko. Stała wielka szafa pod ścianą, za drzwiami, jak się wchodziło do mieszkania. I w tej szafie, tak jak w normalnych domach było zawsze jakieś ubrania wierzchnie czy coś, to w tej szafie były same części samochodowe. Na tą Biskupią Górkę, na tą chodziło się, ulica Biskupia właściwie, chodziło się skrótami. Były ogródki, był tu takie było przejście, taki jakiś, nie wiem, tam był tartak, czy jakiś skład drewna, czy coś, to przez te było takie szerokie podejście i tam się też chodziło, tam chyba stawki były, czarny staw chyba. Pamiętam jeszcze te kamienice, które tam stały, nie? Chodziło się na Biskupią do sklepów. Przecież był super sklep spożywczy, był rzeźnik z pięknymi kafelkami w środku, których nigdy nie mogłam się nadziwić. Jak szłam, to specjalnie cały czas oglądałam te kafelki. A co tu jest, a co na tej kafelce, a co na tej. A szkoda, że nie ma teraz tego. Pamiętam sklep z odzieżą, tu kolejce stałam po schodkach po prawej stronie, zaraz jak naprzeciwko tego spożywczego. To pamiętam, że tam był sklep z odzieżą. Były zawsze fajne rzeczy, które mogłam kupić dla synów. Niżej pamiętam płatka, pamiętam zieleniak. Schodziło się też do piwnicy. Tam pełno, zawsze kapustą mi tak jechało. Ale były fajne rzeczy. Pamiętam, tam gdzie teraz jest wasz dom sąsiedzki, to pamiętam, że był fajny sklep gospodarstwa domowego. Pamiętam Magiel, także dużo rzeczy. Tam się w zasadzie chodziło, dla nas to było takie podręczne centrum handlowe. Bo nie było tu nic w pobliżu, trzeba było gdzieś szukać, gdzieś dalej, a to było takie naprawdę świetnie zaopatrzone, jak na tamte czasy. Pamiętam pana on był chyba panem dyrektorem. I pamiętam, jak nas uczył historii w piątej klasie. I mówił, dzieci, tego nie wolno wam wynieść ze szkoły, to się uczycie wy. O Piłsudskim opowiadał, tak, do dzisiaj zapamiętałam sobie to. Było dla mnie zaskoczenie, bo myślałam, że tylko mój tata ma w tapczanie o Piłsudskim wszystkie książki pochowane, więc przełożone pościelą. I kiedyś go przyuważyłam i sama tam sięgnęłam i mój tata strasznie się zdenerwował i krzyczał, pamiętaj, żebyś tylko nie mówiła, że coś takiego mam. Później pamiętam panią Mordas, która bardzo długo uczyła. Ona była wychowawczynią od 5 do 8 klasy. To dzięki niej właściwie się nauczyłam rosyjskiego. Mimo, że nie chciałam, jakoś mi tak łatwo weszło. Do kościoła pamiętam, jak chodziło się na religię osobno, nie w szkole. Wszelkie uroczystości pod ręką, dzwony biły, budziły. Procesje pamiętam, jak przez kilka lat była na naszej ulicy, bo tu było rozkopane. Poza tym mnie chyba pozwolenia nie dostali kiedyś 2 czy 3 razy i na naszej ulicy były procesje. No wszelkie nasze uroczystości rodzinne to były w tym kościele. Ja tu byłam chrzczona, ja tu byłam do komunii, byłam bierzmowana, braliśmy ślub, były chrzczone nasze dzieci, no, oczywiście komunia, bierzmowanie, ślub. No wszystkie ważne uroczystości były w kościele. Pamiętam biskupa Kluza. Kazimierza był bardzo dobrym proboszczem, bo jeszcze wtedy był proboszczem. Takiego proboszcza to, no nie wiem, ze świecą szukać. Potrafił do każdego dojść osobno.
Potrafił z każdym porozmawiać, każdego znał. Później, jak już wyszłam za mąż w 75 roku, będziemy mieli rocznicę za 10 miesięcy, w 50 złote gody, poznałam mojego męża na długiej, w kameralnej, na dancingu. Wtedy to były dancingi, tam się poznaliśmy. No bardzo szybko żeśmy się w sobie zakochali i po prostu wyszła za mąż za niego. Mieszkaliśmy bardzo krótko właśnie tam na Rogaczewskiego. Na Stryszku zrobiliśmy sobie taki pokoik i w tym pokoiku mieszkaliśmy. A później tu z tego domu, z tego mieszkania na górce wyprowadzali się ludzie. Państwo sowińscy. Oni się wyprowadzili, to myśmy się tu wprowadzili. No fakt, że byliśmy długi czas bez takiego prawnego meldunku, bez zameldowania. Mieliśmy tylko, to się nazywało chyba pozwolenie na używanie. Bez meldunku prawnego, bez tego, no ale później się udało, załatwiliśmy sobie meldunek. Potem była możliwość, to wykupiliśmy to mieszkanie. No i przyszły na świat dzieci. Najpierw jeden syn, potem drugi syn. Przeżyliśmy trójkę w zasadzie już teraz, stan wojenny, bo synowie uczestniczyli w tym, czy chcieli, czy nie chcieli. Musieli uczestniczyć właśnie w tych wydarzeniach z racji tego, że no znowu ta ulica Długa, na której się wszystko rozgrywało. Szliśmy przez Targ Sienny, Targ Krakowy, tam wszystko się odbywało. Była sytuacja bardzo niebezpieczna dla mnie i dla moich synów, bo wracaliśmy, ja wracałam z pracy, odebrałam ich z przedszkola i akurat zaczął się ten ruch zwiększony. Tłumy ludzi oczywiście, wszyscy idą, nagle wszyscy uciekają, bo przyjechały wozy z armatkami wodnymi, przyjechało ZOMO. A ja mnie z tymi dziećmi małymi, bo syn miał jeden chyba 5 lat, drugi 3 albo coś koło tego. I ja z tymi małymi dziećmi nie wiedziałam już jak uciekać, więc wszyscy ludzie przelecieli. Bałam się, że stratują mnie ich. Zostałam w tym miejscu, miałam taki szeroki płaszcz, takie wtedy były rozkloszowane. Wzięłam tych chłopców, ten płaszcz opatuliłam, odwróciłam się, tułem do tej armatki wodnej. I czekałam, jak sobie myślę, Boże, tylko żebym miała siłę wytrzymać, jak ta woda na mnie chluśnie, żebym się nie przewróciła i nie przygniotła dzieci, nie? I nagle cisza się tak zrobiła, był straszny hałas, wszyscy krzyczeli, głośniki i to wojsko takie krzyczało, to ZOMO. Nagle się zrobiła cisza taka, że było słychać wszyściutko, każdy oddech. Odwróciłam się, patrzę, co się dzieje. Normalnie ludzie wszyscy zamarli. Jeszcze nie było wtedy przejść tych wszystkich. Taki był parking tu od naszej strony na targu tym Siennym. I na tym parkingu na takiej skarpie stali ludzie i stali koło centrumoru ludzie. A ja tak po środku przed tym torowiskiem stałam i nie wiedziałam, co mam robić. I wtedy właśnie oglądam się, ta cisza mnie tak zastanowiła, oglądam się, patrzę, ludzie zamarli. Wszystkie te armatki stanęły, ta pierwsza armatka, nagle patrzę, woda przestała lecieć, wyszedł jakiś zomowiec i pokazał mi ręką, że mam przejść. I poszłam, wzięłam te dzieci, poszłam, cała dygotałam w środku wewnętrznie. Przyszliśmy do domu, po drugiej stronie zauważyłam kątem oka mojego kuzyna, który mnie wziął, podprowadził kawałeczek, mówi, chodź cię odprowadzę, bo widzę, że się cała trzęsiesz. Przyszliśmy do domu, musiałam się zająć obiadem, nie miałam czasu na analizowanie tego, musiałam się zająć dziećmi. No i w końcu dopiero wieczorem odtajałam tak jakoś, na drugi dzień rano przychodzę do pracy, idę do pracy, a tam już od samej bramy szpaler dla mnie. I wszyscy mi biją brawo. Nie wiedziałam, o co się rozchodzi. Dopiero ktoś tam powiedział, że chyba z kilkanaście osób od zakładu było i widziało ten moment, kiedy ja z tymi chłopcami tak desperacko stoję. I to było dla mnie takie miłe. No bo
jedyna chyba miła rzecz z tego stanu wojennego, bo potem było już tak nic tego. No dla moich chłopców było fajnie, bo oni mieli okazję do zbierania wszelkiego rodzaju łusek i różnych innych takich rzeczy, które im się spodobały, a które nie wiedziałam z racji czego im się podobają. Ale mieli, przychodzili do domu z kieszeniami obładowanymi tymi wszystkimi łuskami, takimi rzeczami, nie? A to petardy, a to gdzieś tam, ale to wszyscy chłopcy z ulicy sobie robili właśnie taką zbiórkę i oglądali, jakie mają trofea. Było tu też niedobrze, bo to no, nasza ulica też takie centrum było uwagi. Jeszcze wtedy była przejezdna, bo 3 maja było w trakcie budowy Armii Krajowej, jeszcze nie ruszone chyba. I było pełno takich różnych, nie wiem, elementów takich konstrukcyjnych w kształcie walców, w kształcie różnych takich rur i tego wszystkiego. I pamiętam jak dziś, jak ci wszyscy, którzy byli przeciwko oczywiście ZOMO, nie, tymi elementami po prostu się bronili, rzucali w tych zamowców, w ruch szło wszystko, nie, więc to było też takie... Pamiętam, jak ZOMO zrobiło nalot na tych ludzi któregoś razu i przyjęliśmy wtedy chyba ze 30 osób do domu, bo ci ludzie nie mieli gdzie uciekać. Tu jak wpadli, to w taki kocioł. Więc co zrobić? Otworzyliśmy drzwi, wchodźcie. Chyba ze 30 osób nam się zebrało. Wpuściłam ich do stołowego pokoju, tu wpuściliśmy, żeby tego zostali na noc. Człowiek nie zastanawiał się, czy przyjmuje dobrego człowieka, czy złodzieja. Po prostu przyjmował, bo taka była potrzeba. I żeśmy... Oczywiście ZOMO do drzwi pukało. No to otworzyłam drzwi, dzieci przede mną, słucham panów. Czy tu ktoś wchodzi? Proszę pana, nie będę wpuszczała, jak mam małe dzieci. Jeszcze coś zrobią dzieciom? No to podziękowali, przeprosili, poszli. W ten sposób... Troszeczkę było tak, podejrzewam, że dużo osób w klatce tak zrobiło, że wpuścili, żeby po prostu ci ludzie nie byli narażeni na aresztowanie czy coś. Nie? Godzina chyba 6 rano, jak się skończyło, godzina policyjna, więc oni sobie wyszli, podziękowali. Spali na podłodze, co mieliśmy, to daliśmy do podłożenia, poduszki, koce, kołdry, wszystko co tego, bo no, coś trzeba było, żeby jakoś byli. Oczywiście z jedzeniem nie było, no nie mogłam częstować, ale herbatka oczywiście była, gorąca kawka, kto to sobie życzył. Nie było tak źle. Moi rodzice zostali oczywiście do samej śmierci tam na Rogaczewskiego. Mieli świetny punkt widokowy, drugie piętro, to było wszystko widać. I w pewnym momencie mój ojciec taki troszeczkę... Raptusiewicz mówi, no nie wytrzyma, wziął wszystkie stare garnki, wszystkie talerze, jakie były takie obtłuczone, wszystko i zaczął tych zamowców z góry rzucać. No mój mąż przecież, jemu to już 2 razy nie trzeba powtarzać, że tak fajnie jest, więc we dwóch wspólnymi siłami, jeszcze brat do nich dołączył, zaczęli tym zamowców, wpadli do klatki. Pochowali się chłopaki. Mój mąż, sąsiedzi na samej górze, na Stryszku, mieli taką beczkę. Zbierali od wszystkich sąsiadów obierki, suchy chleb i wywozili na wieś. Do tej beczki akurat była pusta. Wskoczył do tej beczki, przykrył się. Ojciec schował się na strychu w jakiejś balię, przykrył się kielem jakimś. Także nikogo nie znaleźli, wypadli. Mama udała, że leży i mówi, że ona nic nie wie. To było naprawdę takie, to można było przyjąć, że nie wszystko było złe w tym stanie, bo jak człowiek chce, to sobie odbierze to również z humorem. A sklep spożywczy był u nas cały czas pod nami i z połem likwidowało ten sklep. No to mój mąż stwierdził, że on to przejmie. Chodził, zabiegał o to wszystko, starał się, no udało mu się. Praca w sklepie dla mnie to była bardzo ciężka praca. Trzeba było dźwigać skrzynki z mlekiem, skrzynki z chlebem, skrzynki z piwem, z napojami, worki z ziemniakami. To wszystko trzeba było, przez moje ręce przechodziło. Ja się nabawiłam bólu kręgosłupa, nabawiłam się. Zresztą mąż też, oboje żeśmy sobie w zasadzie kręgosłupy załatwiali w tym sklepie strasznie. Ale no,
nawiązaliśmy, że tak powiem, bliższe stosunki z ludźmi, którzy tu mieszkali. Bo no wiadomo, jak się do takiego małego sklepu przychodzi, to nie tylko po zakupy, ale również na pogaduszki. Często gęsto było tak, że jak nie było klientów, to siadałam na schodkach, jak było ciepło i każdy, kto przechodził, to się zatrzymał, porozmawiał. Mieliśmy psa, który całe swoje psie życie spędził na schodach tego sklepu, a że był dobrze wychowany, więc jak siadał, to musiał przecież widzieć mnie. To siadał tak, że przejścia dla klienta nie było. No to początki były takie troszeczkę no, dla mnie krępujące, ale później okazało się, że pies jest sympatyczny i trzeba było, no pies był wychowany tak, że myśmy nie mówili do niego wyjdź, wynoś się, tylko proszę wyjść, proszę tu przyjść, proszę. No to jak powiedziałam sąsiadom, klientom, że trzeba do psa powiedzieć tylko proszę, proszę się odsunąć, no to byli wszyscy zadziwieni, że pies reaguje na słowa proszę i przesiada się tak, jak są tu drzwi, a tu jest takie wolne przestrzeń, bo są drzwi otwierane drugą połową, to on się normalnie tak tyłeczkiem na stół nasawał, nogi do ust i ustępował. Później drusąd zabrakło. Nastał Cezar, też był tak pięknie wychowany, był bardziej towarzyski nawet niż ten poprzedni. To jakby, jak był w domu, to dzieci dzwoniły, proszę panią, a Cezar to wyjdzie na dwór. Autentycznie, dla mnie to było śmieszne, ale później już się przyzwyczaiłam, że on z tymi dziećmi to dosłownie przebywał cały czas. On im pomagał w piaskownicy kopać piasek, on ich tam pilnował, jak coś się działo, to szczekał, że nie wolno. Normalnie pies towarzyski. Ja jestem w ogóle pozytywnie do świata nastawiona i do ludzi, więc dla mnie wszelkie zmiany takie, tym bardziej, że niewiele odbiegają od pierwowzoru, to dla mnie to jest bardzo fajne, bardzo pozytywne. Się wcale nie, niektórym może się to nie podoba, ale mnie się podoba. Tu z moich okien obserwowałam, jak podwyższali troszeczkę ten stryczek, żeby był według norm, które teraz są w budownictwie, żeby nie było, że się człowiek szedł schylony, tylko już normalnie na wysokość człowieka z dach, nie, bo tak to tam było tak nieciekawie. Najgorzej właśnie mieli mieszkańcy mieszkający na tym poddaszu, bo tam było nie dość, że mało, bo tylko jeden pokój, kuchenka byle jaka i toaleta też wiadomo, gdzie zmienia się strasznie ta ulica ze względu na to, że ci starzy ludzie, którzy poumierali, pozostawiali mieszkania rodzinie, która tu nie mieszka, posprzedawano te mieszkania. No i co w prawie w każdej klatce, a nie w jednej, po dwa, po trzy, są tak zwane hotelowce. W związku z tym już nie ma takiej sąsiedzkiej więzi. Trochę ludzi się poprowadzało, takich, którzy no, zamieszkali na tej górce i oni sobie chwalą. I momentalnie tacy ludzie przychodzą, podchodzą, przedstawiają się, bo widać, my jesteśmy tacy troszeczkę inni, tacy ci starzy tu stąd. To widać, że my jesteśmy tu długo. To podchodzą i się przedstawiają i mówią, że tu będą mieszkali. Człowiek już wtedy wie, że to jest sąsiad. Natomiast te wszystkie hotelowce, to nawet nie ma się do kogo zwrócić, jeżeli coś jest nie tak. Nade mną była rodzina, mieli pięcioro dzieci. Sąsiad, który został z tej piątki, też ma pięcioro. I nigdy nie było takich. Na trzecim piętrze 12 dzieci było. I nie było tego, że klatka brudna, że bieganina, że jakieś ktoś się skarżył na nich. Tego nie było, a teraz tak jakoś te dzieci, jak się im zwróci uwagę, że jest śmietnik, przecież tu kosz macie na rogu, sprzątaczka posprząta.